Kochani, słuchajcie, spotkałem panią Łódź tutaj. Jakiś jubileusz jest naszego miasta, prawda? Witam serdecznie, tak? Przez ten weekend obchodziliśmy 594 urodziny naszego miasta, miasta Łodzi. Nasza Łódź, Łódeczka, Łódziunia, nasza kochana, jedyna w swoim rodzaju. Z tej okazji przygotowałam właśnie dla wszystkich łodzian kostium, który świętuje i pokazuje piękno naszego miasta. Od pani Łodzi serdeczne życzenia dla wszystkich łodzian, spełnienia marzeń, aby nasze miasto na przyszłe tysiąclecia rozkwitało, dawało nam radość, spełnienie, no i zachwycało i przyciągało oczywiście turystów i wszystkich łodzian. Serdecznie pozdrawiam. Viva Łódź! Viva! Niech żyje! Woo! Niech żyje! Pięknie. Jestem na ulicy Piotrkowskiej przed Urzędem Miasta i chciałbym Was przekazać błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Pa, pa. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Dobry, słuchajcie, ja przechodziłem sobie i słyszałem, że śpiewacie jakieś fajne piosenki. Co to są za piosenki? Zwiewamy Pana Boga. Nie wstydzicie się Jezusa? Nie! Naprawdę? Będą mnie z tego, że jestem Jezusa Chrystusa i chcemy się dzielić z tymi ludźmi. A kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest dla mnie moim Panem i Zbawicielem. Jest najlepszym przyjacielem. Jest naszym mistrzem, my jesteśmy Jego uczniami i głosimy Jego Ewangelię. Nie boicie się, że ludzie będą tutaj z Was się śmiać na przykład, albo coś takiego? Czego mamy się bać, jeżeli Jezus jest z nami? No właśnie. Czy Ty jesteś tego samego zdania? Tak, ja tu pierwszy byłem. Ty tu pierwszy byłeś? A jesteście z jakiegoś ruchu? Znaczy, my akurat jesteśmy od jezuitów, ze wspólnoty Młoda Ślubieto. Aha. Sienkiewicza 60. A możecie coś zaśpiewać dla Jezusa teraz? Jestem. Co zaśpiewajcie? On jest z nami tutaj. Jezus jest z nami tu. 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 Jezus jest z nami.
moc działa dziś, by uzdrowić Cię. A Jego moc działa dziś, aby zbawić Cię. Jezus jest z nami tu. A Jego moc działa dziś, by namaścić Cię. A Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię. A Jego moc działa dziś, aby zbawić Cię. Jezus jest z nami tu. Słuchajcie, dziękuję wam za to piękne świadectwo. Naprawdę cieszę się, że spotkałem takich dobrych ludzi tutaj na mojej ścieżce rowerowej dzisiaj. Jezus jest żywy. Nie tylko 2000 lat temu, ale teraz. Czyni cuda. On żyje wśród nas. Dziękuję, pozdrawiam was wszystkiego. Z Panem Bogiem. Słuchajcie, kochani, jestem na Piotrkowskiej w Łodzi. I spotkałem takie dwie demonstracje, jakaś taka większa, złożona z takich dojrzałych ludzi, polityczna, w obronie wolnych mediów, a druga, czteroosobowa grupka młodych ludzi, którzy śpiewali piękne o Jezusie. Cieszę się bardzo, że spotkałem, że Piotrkowska jest takim miejscem, w którym znajdzie miejsce każdy. Kochani, mówią, że Łódź to miasto czerwone, miasto, które daleko odeszło od Pana Boga i być może w pewnym sensie jest to prawda, ale gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Spotkałem wielu dobrych ludzi tutaj, którzy kochają Pana Boga i wielbią Go. Również tutaj, za moimi plecami, tam w głębi jest Centrum Charyzmatyczne u ojców jezuitów na Sienkiewicza, które wykracza poza granice Łodzi, a nawet kraju naszego, Centrum Ewangelizacji. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca tam odbywa się msza święta z modlitwą o uzdrowienie. I tutaj też pozdrawiamy z moim kolegą tutaj właśnie, pisarzem. Pozdrawiamy z Piotrkowskiej. Życie jest piękne. Nie? Jasne. No i jak tam żyjemy? Dobrze? Dobrze, chyba dobrze. Wszystko dobrze tutaj u was, tak? To fajnie. Jakaś tutaj rybcia, sum chyba. W sumie to chyba jest sum. Chciałbym wam sprzed Katedry Łódzkiej, gdzie również modliła się święta Faustyna Kowalska, patronka miasta Łodzi, chciałbym przekazać wam błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. W tym parku w 1924 roku podczas zabawy tanecznej Pan Jezus ukazał się 19-letniej Helenie Kowalskiej. Stąd powołał ją do życia zakonnego w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia jako siostry Faustyny Kowalskiej. Otrzymała od Jezusa posłannictwo głoszenia światu prawdy o miłości miłosiernej Boga i przekazaniu nowych form kultu miłosierdzia Bożego. Dzisiaj siostra Faustyna znana jest jako apostołka Bożego Miłosierdzia.